Wtorek, 13 listopada, Daniel Biały, Echa Padoku. Cały wyścigowy świat nadal żyje historią przepychanki Maxa Verstappena i Estebana Ocona. Cały wyścigowy świat zastanawia się, kto tak naprawdę ponosi odpowiedzialność za to, co stało się na torze. Wszyscy zadają sobie pytanie, czy sędziowie wyścigowi prawidłowo ocenili to, co wydarzyło się w trakcie wyścigu i tuż po nim, czy te kary są adekwatne do przewinień. Cały wyścigowy świat, ale nie my, mamy swoją własną historię, która zaczyna coraz mocniej tętnić, historię, która zaczyna nabierać rumieńców. W poprzednim wydaniu magazynu Echa Padoku mówiłem Wam, że ta historia powrotu Roberta Kubicy, tegoroczna historia, mocno przypomina to, co działo się w zeszłym roku. Zarówno informacje, źródła tych informacji, jak i okno czasowe zdaje się idealnie pokrywać. Natomiast wczorajsze popołudnie sprawiło, że nieco zmieniłem pogląd na tą całą sytuację. Moja ocena sytuacji się zmieniła. Pewnie dlatego, że rok temu dziennikarze, którzy dzisiaj piszą o tym, że Robert ma szansę na to, żeby zostać kierowcą Williamsa w przyszłym sezonie, w zeszłym roku sugerowali mi, żebym nie kierował się tym, co idzie w głównym nurcie, że ta historia może potoczyć się zupełnie inaczej. Więc jest tu pewna różnica w stosunku do tego, co działo się w zeszłym roku. Wczoraj się popołudnie dużo zmieniło, a zaczęło się od publikacji Automotu Sportu. Automotu Sport pisze, Robert na 90% będzie jeździł z Williamsem. Automotu Sport potwierdza artykuł Coopera, czy informacje zawarte w artykule Coopera, że ta oferta jest rzeczywiście na stole. To teraz Robert ma piłkę po swojej stronie. Robert musi podjąć decyzję. Co Roberta powstrzymuje przed podpisaniem tego kontraktu czy podjęciem decyzji o współpracy z Williamsem, dalszej współpracy z Williamsem, to konieczność oddania kilku piątkowych treningów, przynajmniej tak piszą dziennikarze Automotor Sportu. George Russell miał się zgodzić na taki układ. Robert nie chce oddać tej jazdy i to jest zrozumiałe. Robert potrzebuje każdego kilometra. Po takim długim okresie przerwy ten każdy kilometr jest dla niego bardzo istotny. Pojawia się też informacja na temat Estebana Ocona. Esteban Ocon ma być kierowcą rezerwowym zarówno w Mercedesie, w zespole Force India, jak i prawdopodobnie w Williamsie. Uzupełniając to dzisiaj, jeden z francuskich serwisów zacytował Toto Wolfa, który miał w trakcie weekendu wyścigowego w Brazylii powiedzieć, że Mercedesa zwyczajnie nie stać na to, żeby zafundować Oconowi miejsce w Williamsie, że te wymagania finansowe Williamsa są tak duże, że Mercedes po prostu nie ma takich pieniędzy, oczywiście w cudzysłowie, bo Mercedes dysponuje ogromnym budżetem, ale na ten cel nie jest w stanie wydać takich środków i niezależnie od tego, czy będzie to zniżka na silniki, czy taki przelew pieniędzy wprost, zawsze to są pieniądze. No trudno się z tym nie zgodzić. Kolejna informacja to wpis na Twitterze Rogera Benoit. Roger Benoit pisze, Robert, witaj ponownie w Formule 1. Został tylko podpis, zostało tylko powiedzieć sakramentalne, tak? A jeżeli Robert nie wejdzie we współpracę z Williamsem, to zakończy karierę jako kierowca rozwojowy Ferrari. To są też bardzo ciekawe informacje, bardzo spójne z tym, co do tej pory słyszeliśmy. Kolejne informacje, które pochodzą z zupełnie innego źródła, publikuje Autobild. Autobild, powołując się na informacje z otoczenia Ferrari, pisze, że Robert miał zasygnalizować już ludziom w Maranello, że prawdopodobnie nie będzie potrzebował tej roli kierowcy rozwojowego, nie będzie pracował z Ferrari w symulatorze, co sugeruje, że Robert wybrał właśnie Williamsa, że ta decyzja o dalszej karierze została podjęta być może w trakcie tego długiego lotu, o którym Robert mówił, lotu z Brazylii do domu. Ja, wiedząc o tym, że Robert wspominał o trzeciej opcji, ta trzecia opcja pojawiła się w zasadzie tylko w wywiadach dla polskich mediów, zapytałem Bianki Garloff, czy przypadkiem niezbyt pochopnie wyciągają te wnioski, że skoro Robert odmówił Ferrari, być może wybrał tą trzecią opcję, ale Bianka napisała mi, że nie, tutaj chodzi o Williamsa, tutaj nie ma żadnych wątpliwości, wybór był tylko pomiędzy Williamsem a Ferrari, skoro nie Ferrari, to znaczy, że Williams, to są wszystko bardzo, bardzo dobre dla nas informacje. Nastroje trochę studzie Andrew Benson z BBC, bo on pisze, że w grze nadal jest Robert, jest Sirotkin, jest Ocon, natomiast Ocon gdzieś odpada na bok właśnie ze względu na te kwestie finansowe, ale nie tylko. W przypadku Ocona była mowa o tylko rocznym kontrakcie, natomiast Williams nie chce kierowcy na rok, Williams chce kierowcy, który zostanie z nimi nieco dłużej i chyba pomoże im wydostać się z tej bardzo trudnej sytuacji. I tak na koniec, bo pewnie oglądając ten materiał i biorąc pod uwagę to, co mówiłem Wam wcześniej, to, że byłem super ostrożny, mogliście wyciągnąć takie
no dość daleko idące wnioski, że to już jest koniec. Najlepszym zakończeniem chyba tego materiału będą słowa Dietera Rinkena, który powiedział mi, że dopóki nie ma stuprocentowej pewności, nic nie jest gwarantowane. Tam naprawdę dzieje się bardzo, bardzo dużo. Potwierdza się to, że Robert nie był opcją A dla Williamsa. Robert stał się tą opcją A dla Williamsa ze względu na to, że zmieniły się okoliczności. Te wszystkie układy, które były gdzieś wokół, nagle się zawaliły. Okazało się, że z tych układów nie da się wyciągnąć tyle, ile Williams potrzebuje. Takie środki ma gwarantować tylko Robert. Tu jeszcze wrócę do publikacji Autobilda. Autobild pisze, że pieniądze dla Roberta mają nie być problemem, bo ma za sobą potężnych sponsorów. Ja bardzo chcę to wierzyć, ale dopóki te podpisy nie zostaną złożone, myślę, że nie powinniśmy robić żadnych założeń, co będzie z Robertem w przyszłym sezonie. Czekajmy cierpliwie. Wiem, że jesteście zmęczeni tym czekaniem. Te najbliższe dni zapowiadają się naprawdę bardzo emocjonująco. To czekanie jest męczące, ale to czekanie jednocześnie ekscytuje. Mam nadzieję, że to wszystko poukłada się tak, jak trzeba, że ten podpis w końcu znajdzie się po obu stronach kontraktu i będziemy mogli się cieszyć z tego powrotu. Na razie jeszcze zostawmy sobie ten mały bufor bezpieczeństwa, żeby się nie rozczarować, ale wszystko wygląda naprawdę dobrze. Przynajmniej te doniesienia, te informacje, które udało mi się i wyciągnąć z artykułów i te informacje, które gdzieś nieoficjalnie udało mi się podebrać od tych bardziej znanych, bardziej doświadczonych, od tych, którzy na co dzień deptają po padoku, wskazują na to, że kierunek jest bardzo dobry, oby tak dalej. To wszystko, co przygotowałem dla Was dzisiaj. Myślę, że Robert zasługiwał na taki odcinek ode mnie, bo przez długi czas te informacje były przekazywane jako mniejsza część tego mojego magazynu. Dzisiaj odcinek poświęcony Robertowi, bo to wszystko wygląda dobrze, ale czekajmy, czekajmy jeszcze na te oficjalne potwierdzenia. Dziękuję Wam za to, że byliście dzisiaj ze mną. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku. Mam nadzieję, że będę miał dla Was jeszcze lepsze informacje. Trzymajcie się, cześć.